Państwo, jest mi niezmiernie miło, że w tak licznym gronie możemy otworzyć kolejną wystawę czasową w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Siedlcu. W imieniu obecnego tutaj pana dyrektora Jana Rzeszotarskiego chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Zaszczycili swoją obecnością naszą dzisiejszą uroczystość m.in. pan profesor Ryszard Juszkiewicz z Mławy, nestor historiografii dotyczącej działań właśnie wojennych na Mazowszu, a szczególnie w Mławie i na naszym terenie, w północnym Mazowszu, autor licznych prac na ten temat. Jest z nami autor wystawy, scenariusza wystawy, szef działu historii Muzeum Niepodległości w Warszawie, pan Jan Engelgard. Witam serdecznie. Witam serdecznie burmistrza miasta Bieżunia, Andrzeja Szymańskiego. Jest z nami po raz pierwszy w roli proboszcza Bieżunia, ksiądz proboszcz Tomasz Ozimkowski. Witam serdecznie. Proboszcz od czerwca w Bieżuniu, od 1 lipca, tak. Witam serdecznie. Są z nami, nie ma z nami uczestników tamtych walk, natomiast są następne pokolenia. Są dzieci, są wnukowie. Witam serdecznie rodziny żołnierzy września 1939 roku. Nie wymieniając już poszczególnych osób, witam serdecznie wszystkich. Jest z nami dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, pan Leonard Sobiera. Witam serdecznie pana dyrektora. Szanowni Państwo, zanim oddam głos koledze Janowi, chcę powiedzieć, że wystawa została zorganizowana w związku z kolejną rocznicą, która przypada we wrześniu, rocznicą tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce tu na Mazowszu i w całej Polsce w roku 1939. Wystawa została zorganizowana według scenariusza właśnie Jana Engelgarda we współudziale Pawła Bezaka. Pracowanie plastyczne i ilustracje wykonał pan Bogdan Wróblewski. Mapy Jan Rutkowski. Opracowanie graficzne Paweł Mordkowicz. Realizację wykonała firma Versus Nauka z Ziębic. Materiały do wystawy, tej prezentowanej na tablicach, pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz ze zbiorów prywatnych. Wystawa została uzupełniona cennymi pamiątkami ze zbiorów Muzeum Juszkiewiczów, reprezentowanego przez Ewę i Ryszarda Juszkiewiczów, którym serdecznie dziękuję za wypożyczenie eksponatów, które są w tej gablocie. Również o materialne ślady tamtych lat, jak broń, elementy uzbrojenia, które pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Zawrzeńskiej w Mławie. Wystawa została również uzupełniona o zbiory Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, dotyczące już stricte żołnierzy i działań dotyczących Bieżunia. To są te tablice, to są spisy żołnierzy biorących udział w wojnie obronnej. 185 młodych chłopców z Bieżunia i okolic zostało zmobilizowanych. Część znalazła się w oflagach, w stalagach. 20 osób zginęło, część wróciła do Bieżunia. Takie były losy żołnierzy września 1939 roku, pochodzących właśnie z gminy samego Bieżunia i z wiosek otaczających nasze miasteczko. Cóż jeszcze chciałbym dodać, że wojna przyszła do Bieżunia 8 września. Nie było bitwy jakiejś o Bieżuń. Po prostu żołnierze wycofujący się spod Reduty Mławskiej cofali się w kierunku Warszawy. Do Bieżunia wkroczyły wojska niemieckie, już opustoszałego, a ludność cywilna uciekała w popłochu w dwóch kierunkach. Były to kierunki na Płock albo na Siedlce. Ale to są te nasze takie bieżuńskie wątki tej całej historii. Natomiast o wrześniu 1939 roku na Mazowszu opowie nam w kilku słowach autor wystawy, pan Jan Engelgard. Bardzo proszę. Dziękuję panie dyrektorze, panie kierowniku, szanowni państwo.
Jest mi miło gościć dzisiaj właśnie tutaj, prezentować tą naszą wystawę poświęconą wojnie obronnej 1939 roku na Mazowszu. Naszym zamiarem było właśnie pokazanie, w skrócie oczywiście, na ile pozwala wystawa planszowa, tych najważniejszych starć, jakie miały miejsce na terenie Mazowsza we wrześniu 1939 roku. Specyfika tworzenia wystaw planszowych jest taka, że należy oszczędnie posługiwać się słowem i przemawiać obrazem. Tutaj akurat żeśmy wypracowali taką formułę, że tego tekstu troszkę jest. W następnych wystawach, które produkowaliśmy, już tego tekstu jest jeszcze mniej. Dlaczego? Dlatego, że ona jest przeznaczona głównie do celów edukacyjnych dla młodego pokolenia. Stwierdziliśmy, że na wystawach planszowych, jeżeli jest za dużo tekstu, po prostu jest to zbyt nużące. Natomiast wystawa ma zainspirować, zainteresować młodego człowieka, no nie tylko młodego, ale interesującego się tymi rzeczami, do sięgnięcia na przykład do literatury. Dlatego tutaj zastosowaliśmy właśnie tą metodę graficzną. Szczególnie zwracam Państwa uwagę na znakomite mapy autorstwa Jana Rutkowskiego, które pozwalają lepiej zorientować się w poszczególnych bitwach, których tutaj na Mazowszu przecież nie brakowało. Włączyliśmy na Mazowsze bitwę nad Bzurą, mimo że to na terenie częściowo województwa łódzkiego dzisiaj, ale ponieważ ona miała również konsekwencje dla Mazowsza, właśnie kończyła się również na Mazowszu. Zwracam też Państwa uwagę na te elementy, które tutaj nam wniósł pan Bogdan Wróblewski, rysownik, grafik, po to, żeby urozmaicić materiał zdjęciowy, który jest czarno-biały, zastosować tutaj również kolor, pewną symbolikę również i rysunki. Ja nie będę mówił tutaj może o historii tych bitew, bo potem będzie można sobie tutaj obejrzeć. Myślę, że profesor Łuszkiewicz też powie coś na temat na przykład bitwy pod Mławą, która była też znacząca. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w strategii naszego muzeum wystawy planszowe zaczynają odgrywać dużą rolę. Mamy ich już w tej chwili 12. Jesteśmy chyba największym posiadaczem takich wystaw wśród muzeów, ponieważ były one traktowane przez te większe muzea tak trochę po macoszemu. Wystawa planszowa to jest coś tam, dla dzieci, dla szkół. Tymczasem, proszę Państwa, okazuje się, że wystawy planszowe generują frekwencję taką samą jak przez rok wszystkie nasze oddziały. Pewnie część Państwa, czy duża część Państwa by do Warszawy nie dotarła, żeby obejrzeć tą wystawę czy inną, ale my przyjeżdżamy tutaj. I to jest to wyjście do klienta, jak to można powiedzieć, który nie ma możliwości odwiedzenia takiego muzeum, czy jak do Warszawy przyjeżdża, ma do wyboru kilkadziesiąt, więc może do nas nie trafić. Okazuje się, że w tym roku, przypomnę, obchodzimy 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i nasza wystawa o Powstaniu Styczniowym odbyła takie tournée w lipcu i w sierpniu, obejrzało ją 50 tysięcy widzów. Połączona z koncertami, z poezją czytaną, więc okazuje się, że to też jest bardzo ważna forma działalności muzeów historycznych, szczególnie takich jak Muzeum Niepodległości. Tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za liczne przybycie i mam nadzieję, że wystawa będzie się cieszyła powodzeniem wśród uczniów i turystów. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zanim przejdziemy do następnych punktów programu, bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Ryszarda Luszkiewicza. A czy można mówić bez tego instrumentu? Tak. Ponieważ ja głośno mówię, to będę mówił. Może? To bez tego. Proszę Państwa, zacznę od rzeczy dla mnie niemiłej. Mam 85 lat. Zacząłem się zajmować historią dość wcześnie, bo już przed wojną. Kto mnie między innymi uczył historii? Pomagał mi. Ksiądz katolicki z miejscowości Janowo, gdzie mieszkałem. Zawsze przed mszą święto zatrzymywaliśmy się tam u księdza Białego w jego bibliotece. Wypożyczaliśmy książki, mówię w liczbie mnogiej, bo byłem tam z matką. I potem się czytało, ale ponieważ ja byłem niesforny od początku, to usiłowałem czytać te książki podczas mszy świętej. Za to otrzymywałem klapsy od matki, ale to tak trwało.
każdym bądź razie nie wypędzono ze mnie chęci poznania historii. A dużo słyszałem już przed wojną, nie tylko czytając, ale dużo słyszałem od miejscowych mężczyzn, którzy się zbierali, szczególnie zimą, i opowiadali o swoich przewagach wojennych, jakby to powiedział któryś z bohaterów Sienkiewicza. Tak wiadomo, że chodzi o Zagłówę. A potem to jeszcze trzeba pamiętać, ludzie nie zapomnieli, i mężczyźni z tamtego rejonu, i sądzę, że z całej Polski, o wojnie bolszewickiej. Tak, to wszystko... Przede mną dzisiaj. Tak, tak. No i co dalej się działo? Przyszła wojna, druga wojna światowa. Tak się składa, że pracowałem w charakterze murarza z kolegami, którzy byli daleko ode mnie, jeśli chodzi o studia, bo już byli w czwartej, w piątej klasie szkoły powszechnej. To się liczyło. Przez cały czas rozmawialiśmy, kopiąc, sypiąc cement do piasku, rozmawialiśmy o wojnie. Dużo też czytałem. I po 45 roku był temat do rozmowy nie tylko o tej wojnie, która niedawno minęła, ale o tym, co się zaczęło w Polsce. O tak zwanym socjalizmie. Powstawały książki, nauczyciele uczyli nas, a w tych nowych książkach było inaczej niż to, co myśmy wzięli, cośmy wzięli z okresu przedwojennego. I tak było przez całe lata. Historia to były opowieści o Związku Sowieckim, o socjalizmie, jak nam jest dobrze, a jeśli na razie jeszcze nie jest dobrze, to w związku z tym, że mamy na Zachodzie imperialistów. A o wojnie, kiedy się mówiło, to mówiło się, że przegraliśmy w 1939 roku, dlatego że mieliśmy słaby rząd, w ogóle ten ustrój był do niczego. I w związku z tym musieliśmy przegrać. Były to kłamstwa, powtarzane aż do 1989 roku. I słuchając tych kłamstw, a jednocześnie słuchając tych, którzy uczestniczyli w wojnie, a z tego wychodziło, że to byli bohaterowie, ci żołnierze, i wówczas była taka sytuacja, że niemożliwym było wygrać wojnę przez Polskę, zważywszy, że mieliśmy do czynienia z największymi armiami na świecie. To dotyczyło nie tylko armii niemieckiej, o czym się tylko mówiło, kiedy była mowa o wrześniu, ale i armii sowieckiej, proszę Państwa. My już jutro będziemy mieli kolejną rocznicę napadu armii sowieckiej na Polskę. Przedstawiało się to w kozaczy sposób, to dlatego, że to trudno było zrozumieć, dlaczego właśnie Polska zawiniła, kto zawinił. Każdy z tych atakujących mówił inaczej. I to wszystko powodowało, to był ten materiał, który powodował, że młody chłopak chciał się dowiedzieć prawdy. Od rodziców, z literatury, a tymczasem tego dowiedzieć się pełnej prawdy nie można było. I z biegiem czasu to zainspirowało mnie do badań dotyczących września, a z biegiem czasu nie tylko do września, ale do tego, co było po wojnie i co jest dziś. Bo wydaje mi się, że trudno być normalnym członkiem narodu polskiego, nie znając jej historii. To jest normalne po prostu, nie tylko u mnie było, ale widzę to także u młodego pokolenia w szczególności. Tak się złożyło, że na swojej drodze, poza stworzeniem muzeum, które jest w Mławie i jest wyjątkowe, nie dlatego, że mi się ta nie podoba, bo to mi się podoba, zresztą od lat obserwuję wysiłki miejscowych dyrektorów i miejscowego społeczeństwa. Ale dlatego, że regionalna historia, proszę Państwa, była u nas pomijana.
Proszę odnieść się, ludzie starszego pokolenia, jak była przedstawiana ta historia regionalna. No fałszywie była przedstawiana. Teraz nastąpił boom, można by rzec językiem ekonomisty czy finansisty, na historię. Wydaje się mnóstwo książek, nikt nie przeszkadza, byle mieć kilka złotych na wydawnictwa. I trzeba dokonywać rewizji historii, bo to, co było on dziś, no niestety jest przedmiotem wstydu. I dlatego ludzie, historycy, nie tylko historycy, regionaliści, starają się te rzeczy uzupełnić, aby ich dzieci, aby nasi wnukowie wiedzieli prawdę o tej strasznej historii II wojny światowej i okresu powojennego. W moim muzeum, w naszym muzeum, proszę Państwa, jest przeszło 100 obrazów dowódców polskich. Nigdzie tego nie ma, ani w Polsce, ani na całym świecie. Tych dowódców, których przedstawiano w okresie powojennym, przedstawiano jako tchórzy, jako tych, którzy nie znają techniki wojskowej, jako nawet zdrajców. I to legło też u podstaw moich zainteresowań i prac razem z żoną, które czynimy, aby ta historia była pełniejsza. Zapraszam, proszę Państwa, na zwiedzanie mojego muzeum, tam się nie płaci, a tylko należy mieć trochę chęci. Dlaczego zwracałem uwagę na historię regionalną? Bo tu mi się przypomnieli Francuzi. Niespecjalnie ich lubię, niespecjalnie szanuję za to, co robili podczas II wojny światowej, ale w jednej sprawie mieli rację. Mianowicie, że chcąc poznać historię dogłębnie i uczciwie, to trzeba zacząć od historii regionalnej. To jest to, co Państwo robicie, co robiła Mława i wiele takich historii, które odnajdujemy w poszczególnych miastach, jeśli te mają inicjatywę i trochę pieniędzy. Tak. To niesłychanie ciekawa jeszcze od tej historii II wojny światowej, nazywanej powszechnie, tak to matki przedstawiały nasi ojcowie, a myśmy czytali, połykali to, że to tylko była wojna z Niemcami. Nie, to była także wojna z Rosją, którą się w ówczesnym czasie inaczej nazywało. Proszę tutaj takie dwa fakty chcę podać. Otóż w swojej monografii dotyczącej historii na północnym Mazowszu podaję dowódców. Dowódców aż do kaprala. Podaję również dowódców tych, którzy dowodzili poszczególnymi jednostkami. Te jednostki na północnym Mazowszu to brygada generała Andersa, 20. Dywizja Piechoty, Mazowiecka Brygada Kawalerii. Cztery jednostki. To było bardzo mało, mimo to te jednostki potrafiły zatrzymać przynajmniej pod Mławą nieprzyjaciela na 4 dni. Niemcom na tym odcinku chodziło o to, żeby jak najszybciej dotrzeć do Warszawy. W prostej linii było to 100 kilometrów, proszę Państwa. Gdyby dotarli wcześniej, niż to się im udało, to ta wojna byłaby skrócona niewątpliwie. Tak? Bo tak zwykle się dzieje, tak wynika z historii wojen, że kiedy się opanowuje stolicę, to wówczas następuje upadek państwa, które się broni. Tymczasem żołnierze z 20. Dywizji Piechoty walczyli niesłychanie wytrwale. Jest tam mnóstwo faktów dotyczących tej bitwy. Kto jak ustawiał to pod względem taktycznym, ale jednocześnie trzeba i taką historię, którą przedstawiano nam, właśnie zaakcentować. Przedstawiano nam, jak Państwo wiecie, ze strony Rosji, a potem jej naśladowców, to znaczy PRL, że
musieliśmy tę wojnę przegrać, dlatego że cały naród był znienawidzony przez ówczesny rząd II Rzeczypospolitej. Jak wiadomo, do przedwojennej armii byli mobilizowani Białorusini, Ukraińcy. Tłumaczono to, że Białorusini nie lubili Polaków, tak pisano, tym, że po prostu no, panowie polscy gnębili ich i Rosjanie musieli przyjść z pomocą tym biednym Białorusinom. A tymczasem z faktów wynika, że Białorusini doskonale walczyli. To jest opinia tych wszystkich dowódców, których o te sprawy pytałem. Doskonale walczyli, a więc nie było im tak źle. I walczyli do końca w armii polskiej. Ciekawostką niewątpliwie jest tej wojny na północnym Mazowszu, ale nie tylko, jest to ilość poległych. I to z poszczególnych jednostek liczyłem przy pomocy liczydła, ile padło oficerów, dowódców pułków, dowódców batalionów, kompanii i tak dalej. Nikt nie usiłował dotrzeć do prawdy, ilu zginęło tych, których zabrano po zakończeniu działań wojennych, a więc po 4 października, ilu zabrano do obozów sowieckich. Otóż mniej więcej ta sama ilość zginęła w obozach sowieckich, co na polu bitwy z Niemcami. Pomyślcie, ile jest ciekawych rzeczy. I dlatego to, co robicie, to właśnie przypomina mi, jak powiedziałem wcześniej, Francuzów, którzy twierdzą, że chcąc poznać historię, należy zacząć od Cercle. To Cercle to jest odpowiednik tak jakby gminy, może trochę większy. Skoro się pozna to ułamki historii o tym, tego, co się działo na poszczególnych gminach, powiatach, to wówczas można z tego stworzyć właściwy materiał do poznania historii całego państwa. Natomiast my przez długi okres czasu, do 1989 roku, to jeśli historycy pisali, to starali się pisać o sprawach zasadniczych, jak mówili, na szczeblu całego państwa i tak dalej. Dlaczego to tak robiono? Czy to ci historycy nie wiedzieli o tym? Wiedzieli, tylko nie można. Bo jeśli się badało, historyk zaczął badać to, co się działo w gminie i w powiecie, to poznawał prawdę. Większość należała na przykład, tu wejdziemy na drogę dotyczącą konspiracji, większość należała na przykład do Armii Krajowej, do Narodowych Sił Zbrojnych, do batalionów chłopskich. I to przynosiło wstyd władzy ludowej. I dlatego nie brano się za historię i nie starano się przedstawić tej historii tak, żeby najpierw poznać historię małych regionów. Przepraszam, że ja się zagadałem, ale w tym wieku, proszę Państwa, to jest choroba. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie panu profesorowi za ten wykład, który przybliżył nam tamte czasy i realia, w jakich przyszło później kolejnym pokoleniom poznawać historię. Jak usłyszeliśmy, były to często takie momenty, które wymagały często później odkłamywania i to staramy się robić, organizując właśnie tę wystawę. Nie wiem, czy pan burmistrz jeszcze ma ochotę zabrać głos. Może jeszcze ksiądz proboszcz się zgłasza. Dobrze. Ja podziękuję może za mikrofon, panie kierowniku, panie dyrektorze. Mam nadzieję, że jestem na tyle dobrze słyszany, że nie potrzebuję używać urządzenia. Drodzy państwo, zacni goście, bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy tutaj w Bieżuniu uczestniczyć w tak ciekawym wydarzeniu, jakim jest otwarcie nowej wystawy, i to jeszcze wystawy poświęconej
tak istotnemu problemowi w dziejach naszego narodu, to jest rozpoczęcia II wojny światowej, bitew w kampanii wrześniowej. I możemy przy okazji tej wystawy, dzięki organizacji i osób zaangażowanych, przedstawić to naszej młodzieży. Dlaczego akurat w tym kierunku chcę pójść, mówiąc o naszej młodzieży? Minęło 74 lata już od momentu, kiedy wybuchła II wojna światowa. 74 lata to szmat czasu. Minęło też 24 lata w zasadzie od tego, kiedy możemy swobodnie rozmawiać o historii. Tak jak tutaj pan profesor odniósł się do tego, jest duża możliwość publikacji, badań, jak również dementacji pewnego rodzaju sytuacji, które były wcześniej przedstawiane. Ja miałem jako młody człowiek również możliwość poznawania tej historii, ale historii tej, która była oficjalnie podawana w szkołach, zresztą niepewnie nie tylko ja, ale również i wielu z Państwa. Teraz mamy tę możliwość, że ta historia jawi nam się nieco inaczej. Ale dla mnie jako również i nauczyciela kwestia historii jest kwestią, która dla narodu jest niezwykle istotna, bo są to korzenie. I to, co trzeba przedstawić młodzieży, to, co trzeba powiedzieć dzieciom, musi znaleźć odpowiednie miejsce. Nie można bagatelizować sytuacji i mówić, że to już 74 lata i może iść to w zapomnienie, dlatego że jest to tak dawno, że praktycznie nie ma już tych ludzi, którzy pamiętają tamte czasy. Ale to tak naprawdę jest mało istotne, dlatego że my o tym pamiętamy, my w pewnym sensie przeżywaliśmy ten dramat, który przeżywali nasi rodzice, nasi dziadowie, i ten dramat i tę myśl o tym, jakie były czasy, należy przenieść do przyszłości, do tych pokoleń, które muszą pamiętać, że drzewo, któremu usychają korzenie, obumiera. Natomiast historia to są nasze korzenie i mam nadzieję, że dzisiaj liczna grupa również młodzieży i dzieci te wydarzenie zapamięta, a być może będzie je kojarzyła właśnie z faktem bitew na Mazowszu, wojny obronnej, wspaniałych ludzi, nie tylko ludzi na arenie ogólnopolskiej, ale i tych, którzy wywodzą się z ich rodzinnych domów. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do zwiedzenia tej wystawy. Mam nadzieję, że to, co założył sobie autor, to, co założyli sobie organizatorzy, na pewno zostanie spełnione. Dziękuję. Ja niestety jestem jako przyzwyczajony do mikrofonu, więc przez mikrofon. Drodzy Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za zorganizowanie tej pięknej wystawy Bitwy na Mazowszu we wrześniu 1939 roku. Oczywiście oceniając ten czas jednego miesiąca w perspektywie całej II wojny światowej, jest to krótki wycinek w sensie geograficznym. Mazowsze to jest jakiś tam też kawałek Rzeczpospolitej, ale poznając tę historię regionalną, poznajemy niejako historię naszej małej ojczyzny, Bieżunia, gminy Bieżuń, miasta Bieżunia i parafii Bieżuń. I dlatego też jestem niezmiernie wdzięczny za zorganizowanie tej wystawy. Chciałbym, drodzy Państwo, posłużyć się pewnym tekstem, który, spodziewając się, że będę miał możliwość powiedzenia kilku zdań, sobie przygotowałem. Jest to tekst z listu apostolskiego naszego wielkiego rodaka błogosławionego Jana Pawła II z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej. List, w którym jest o wojnie i złu. Nasz wielki rodak zaczął go od słów z psalmu 88. Umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. I dalej kontynuował. Ileż razy ten okrzyk bólu wyrywał się z serc milionów mężczyzn i kobiet, którzy od 1 września 1939 roku do końca lata 1945 roku doświadczyli jednej z najbardziej niszczycielskich i najbardziej nieludzkich tragedii w naszych dziejach. Mamy obowiązek przypominać sobie w obliczu Boga te tragiczne fakty,
by uczcić pamięć zmarłych i okazać współczucie wszystkim, którym ów bezmiar okrucieństwa zadał ranę na duszy i ciele, i aby całkowicie przebaczyć krzywdę. Istnieje obowiązek wyciągnięcia wniosków z tej przeszłości, aby nigdy więcej nie dopuścić już do powstania podobnego splotu przyczyn, mogącego doprowadzić do nowego rozpętania pożaru takiej wojny. W tych słowach naszego wielkiego rodaka zawarte jest chyba to, co jest najważniejsze. Jako potomkowie tych, którzy walczyli, zginęli, którzy niejako doświadczyli okrucieństwa tej wojny, jesteśmy zobowiązani im pamięć, można dodać modlitwę i jednocześnie mamy wyciągać z tego wszystkiego wnioski na przyszłość, aby tak uprawiać nasze życie społeczne, tak uprawiać politykę w wymiarze ojczyzny i globalną, by nigdy już do takiego okrucieństwa nie doszło, by nikt z nas nie doświadczył okrucieństwa takiej wojny. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tę wystawę. I tam zostałem poddany germanizacji. Następnie, kiedy skończyłem 8 lat, musiałem rozpocząć pracę u Bauera w gospodarstwie. A Bauer się nazywał Hermann Gruppe, wieś Liergissen, ulica Ibergstrasse 9, powiat Holzminden. To można na mapie, są w internetach sobie sprawdzać wszystko. Tak jest. I tutaj teraz, gdzie mam króciutko mówić, patrzę na tych młodych. Zresztą my już nie jesteśmy starzy, jeszcze jesteśmy młodzi. Na tych młodych, którzy powinni wiedzieć, że historia jest taka, jaką się widzi. To jest historia. Książka jak najbardziej. Ale tu jest historia. Tu jest historia. Kolorowa. Z relacji. Film jest mój o mnie. 65 minut. I nikt tego nie może podważyć. To jest dokument, który ja pozwoliłem, zanim jeszcze odejdę z tego świata, nagrać. Dlaczego? Dlatego, że ja słucham i dzienników, i radia, i z różnych ludzi. Każdy mówi trochę inaczej. Chociaż w całości wszystko się zamienia do innej kupy. No i cóż, jak ma być krótko? Gdyby ktoś chciał chętnie to nabyć dla młodych, jak najbardziej, ja to udostępnię. I teraz na zakończenie, żeby się już nie rozwodzić, tu jest wszystko. Tu jest wszystko i zobaczycie, jak to się z dziećmi postępowało w 1939 roku. Pozwolę sobie na to zakończenie. W mojej własnej kompozycji. Gdy przyjdzie wiosna, pękną lody, zaświeci jaśnie słonko nam. My dzieci wojny i niewoli, wyjdziemy z gospodarskich bram. Polska zmartwychwstanie, skończy się zesłanie. Na nowy życia prąd, my odejdziemy wszyscy stąd. Życie wolności da nam skrzydła, darmowa praca skończy się. Niemiecka ziemia już nam zbrzydła, bo tu 5 lat męczyli nas. Polska zmartwychwstanie, skończy się zesłanie. Na nowy życia prąd, my odjedziemy wszyscy stąd. I nadszedł rok 1945, 12 kwiecień, czwartek był. Do wsi Liergissen w 8:30 wkroczyła armia alianckich sił. Polska zmartwychwstała, wolność nam nastała. I wreszcie ziścił się nasz 5-letni gehenny sen. Czas odszkodowania nadchodzi, państwo niemieckie nie śpieszy się, nie kwapci się. A polskie rządy wciąż nas zawodzą, choć prawo świata po naszej stronie jest. Traktaty zawierają, nas nie uwzględniają. Pytamy się, dlaczego robicie to? Czy my jesteśmy polskie zło?
Czy wy z Niemcami wraz czekacie na biologiczny nasz czas? Czy wy z Niemcami wraz czekacie na biologiczny nasz czas? Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Bieżuń. Czy jest pan burmistrz? Tak, telefon jest do pana burmistrza. Tak, słucham. Halo? Halo? Kłopoty? Ale? Halo? Tak, wysadzajcie most. Wysadzajcie most, powtarzam. Thank you.
Szanowni Państwo, jak słyszycie odgłosy wojny, idące od Mławy oddziały niemieckie, natomiast zdezorientowana ludność, właśnie cywilna, po paru dniach została zatrzymana na drogach, na szosach wiodących do Płocka i do Sierpca. I no, wiele osób po prostu wróciło do Bieżunia. Będziemy obserwować właśnie ten moment. Mam nadzieję, że się wszystko bezpiecznie uda zrobić. Podziękowania dla naszych rekonstruktorów. Robiliśmy to wszystko w bardzo szybkim tempie, a myślę, że efekt jest całkiem, całkiem dobry. Witamy rekonstruktorów po parodniowej tułaczce z powrotem w Bieżuniu. Dzięki piękne za odwagę, za chęć zrekonstruowania właśnie tamtych wydarzeń. Dziękujemy bardzo, bardzo. I zapraszamy na poczęstunek do muzeum. Jedno zdjęcie. Panie Przewodniczący!